Cześć wszystkim, moi drodzy! Jesteśmy w Łodzi. Boże, coż za szybkie samochody. Czy tak samo będzie z jedzeniem? Podobno możemy tutaj, w zasadzie gdzie? W komediowej Rafała Paczesia zjeść szybkie, dobre, bardzo smaczne polskie jedzenie. Mam nadzieję, że będzie smacznie, no bo z tymi restauracjami znanych osób to wypada tak se. To mam nadzieję, że dzisiaj se nie wypadnie, a komediowa w Łodzi da radę. Tak czy nie? No to sprawdźmy to. Wspólnie. Zaczynamy. Śledzik lubi pływać. Ten lubi nurkowanie głębinowe. Danie ładnie pachnie, to od razu wiadomo, że będzie armata. No dobrze. No to jesteśmy. Moi drodzy, zobaczymy sobie, cóż można tutaj zjeść. Przede wszystkim to, co mi się natychmiast rzuciło w oczy, to ładny wystrój tej restauracji. Fajne obicia, mamy nawiązania czerni, lekka sztukateria, muzyka lat PRL-owskich. Ja akurat ją bardzo lubię, więc mi ona sprzyja. A tam jest podest i takie charakterystyczny tron, czyli do tak zwanych roastów. Ale to nas tak dzisiaj zbytnio nie interesuje. My dzisiaj przyszliśmy tutaj pojeść. No to co możemy? Tatar, czyli omijam driftem biedę, no to na 100% weźmiemy. Diawola. No to ciekawe, że w tej restauracji też jest pizza. Tego się nie spodziewałem. Czyli jeżeli chodzi o ceny, szanowni państwo, to są one raczej wyższe niż niższe, ale chyba też bez przesady. Wybierzemy standardowo dwie przystawki, dwa dania główne i deser. Co? Zaraz zobaczymy. To mamy przystawkę, moi drodzy, która nazywa się tak. No muszę wam przeczytać, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Kaczki dzieli się na pływające i nurkujące. Ta była irytująco nurtująca, dlatego jest na talerzu. A tutaj jest w ogóle rzecz, którą nigdy w swoim życiu nie jadłem, a mianowicie tatar z kaczki. Jajko przepiórcze, cynamon, zielone jabłko, czerwona kapusta, gruszka baby, masło, dziki czosnek, pieczywo. Super droga pozycja, 52 zł. Przekrójmy. Jak to mięso wygląda? Z kaczki. Tak się prezentuje. Jajko jest tutaj oczywiście podane na tym chlebie żytnim. Wygląda to ciekawie. To zobaczmy. Cynamon, oj, odgrywa główną rolę. Nie czuć, że to jest kaczka. Jest tyle przypraw, jest to tak intensywne, a przy tym aromatyczne, że ta kaczka gdzieś nam ginie. Ja teraz sobie, moi drodzy, zrobię troszkę inaczej. Mianowicie wezmę tylko to mięso plus troszeczkę warzyw. Obiektywnie wam powiem, że trudne do zdefiniowania. Dużo przypraw, które nam minimalizują doznania, jeśli chodzi o mięso, i dużo pieprzu tutaj jest. Trochę, moi drodzy, nie rozumiem zabiegu z tym masłem, które tutaj mamy podane w kostce z czosnkiem dzikim, gdyż no co, jak kroimy sobie z tym tatarem, to gdzie mam to masło włożyć? No co, teraz miałbym sobie to zrobić tak, o, i teraz włożyć to mięso. Jest tutaj tak dużo przypraw, po raz kolejny to powiem, że one nam trochę zabijają smak tej kaczki. Ja akurat kaczkę z drobiu najbardziej lubię, przez co trochę jestem zawiedziony, że nie ma tutaj aż tak mocnego smaku. Sam tatar? Dobry. Ale tatar z kaczki, to myślałem, że to będzie jednak coś innego. To teraz coś, co u mnie też się mówi. Czyli śledzik lubi pływać. Ten lubi nurkowanie głębinowe. 32 zł. Śledzik na dwa sposoby. Pierwszy, żurawina orzech, to jest ten. I drugi, kary z ogórkiem, czyli ten. Ziemniak z ogniska, szczypiorek, gzik, oliwa cytrynowa, pieczywo. Patrzymy. I tak widzicie, wygląda ten śledzik. Tutaj mamy tę pierwszą z opcji, o której wam przed chwilą mówiłem, czyli żurawina, orzechy. Orzechy włoskie. Druga to jest śledź plus ogórki, kary, pieczywo, ziemniaki z ogniska, gzik i jakieś kiełki. Najprawdopodobniej rzodkiewki. Zobaczymy sobie teraz tego śledzika. Bierzemy pierwszego. Po samej konsystencji tego śledzia czuć, że chyba jest to dobry produkt. Pozbawiony tego swojego takiego mega słonego klimatu. Fajna ta konfitura z tej żurawiny. Kupna, tak mi się wydaje, bo to dosyć mocno czuć. Ale fajnie to ze sobą współgra i śledź przede wszystkim nie ma tego takiego hipergigantycznego słonego smaku, który niekiedy może mocno przeszkadzać. Dobrze wypłukane. Zobaczymy sobie jako przestój pomiędzy drugim śledziem gzik plus ziemniak z ogniska. Dobry gzik w ogóle. Jako 11-letni mieszkaniec Poznania
ze z takim stażem wyjechałem z tego miasta, to uważam, że ten gzik jest fajny. Drugi śledź, czyli ogórki curry, no poszatkowane, troszkę więcej ich sobie dołożę, nie będę żałował. Zdecydowanie bardziej utrwalone pozycje, te, które gdzieś tam człowiek próbował. No ogórki curry raczej po korniszonach i po kiszonych najczęściej robione u nas w domu, więc ten smak jest gdzieś dla mnie zaznajomiony. Śledzia w postaci takiej słodkiej zdecydowanie rzadziej jadałem. Ogólnie dobry śledź, dobry naprawdę i taki bardzo intensywny, taki dobrej jakości matyjasik. To po przystawkach, moi drodzy, możemy wyłonić zwycięzcę i zwycięzcą przystawkowym jest śledź. No takaczka jednak, pomimo że bardzo lubię. No to, moi drodzy, gruby kotlet. Marynowany schab, smażony na smalcu w chrupiącej panierce, ziemniaki w mundurkach, gotowane z koprem, mizeria czosnkowa. 47 zł. No to próbujemy w takim razie tę pozycję. Ten schab przepięknie pachnie. Przepięknie, naprawdę. Jest to naprawdę pokaźnych rozmiarów mięso, mizeria czosnkowa, intrygujące ziemniaczki w mundurkach. Patrzymy. Oj, oj, oj. Olsz miękki. Ja cię sunę. Spodziewałem się dosyć głębokiego oporu, natomiast nie ma totalnie nic. W środku kotlet wygląda w następujący sposób. Dużo mięsa, mało panierki. Panierka trochę wpadająca w panko. No to zobaczmy, bo wydaje się, że może być naprawdę dobrze. Jest marynowany, więc jego struktura powinna być zdecydowanie bardziej miękka. Wysokich lotów schaboszczak. Naprawdę. Delikatny, panierka bardzo chrupiąca. Ten smalec właśnie się tak gdzieś tam przeniknął w strukturę tego mięsa. Naprawdę, no rasowy przeciwnik się trafił, który stawia opory wielkościowe. Ale smacznie tutaj jest, naprawdę. Ziemniak nie jest przygotowany, fajnie też odpowiednio słony. No i zobaczmy jeszcze tę mizerię czosnkową, co mnie trochę, mówię, intryguje, ale ziemniak nie jest przygotowany, fajnie też odpowiednio słony. No i zobaczmy jeszcze tę mizerię czosnkową, co mnie trochę, mówię, intryguje, ale kiełki zbyt gorzkie i wyraźne. No, po czasie naprawdę bardzo dobre danie, bardzo dobre, super chrupkie. Fajnie mięciutkie i trochę wrzucające takiego balansu pomiędzy jednym jak i drugim. I widzicie teraz, jak ten kotlet się prezentuje? No naprawdę jest bardzo smaczny, aromatyczny i przy tym chrupki, w środku miękki jak aksamicik. Grają mi ziemniaki, które są miękkie, przyprawione troszeczkę koprem, odpowiednio nasolone i miękkie, nieprzegotowane. Gra mi panierka, gra mi w środku marynowanie, ten schab i gra mi ta mizeria, gdzie na początku trochę za bardzo mnie uderzyły, te kiełki były zbyt mocne, ale tak to... Bez zbędnego czekania się. Bardzo dobre. Grill and street food, tak się nazywa kategoria. Numer 5. Czarny czosnek, zielone truskawki, niebieskie migdały, białe tango w dupach się ludziom przewraca. Tak jest zapisane, to ja tylko czytam. Żeberko wieprzowe, dwa rodzaje glazury. Mango, czyli pewnie tutaj, i American barbecue. Mini ziemniaki z prażną cebulką, pieczone warzywa sezonowe z czarnym czosnkiem. No to zobaczmy najpierw glazurę mango. Ojo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 jj. No i to jest to. Zobaczcie, co tu się dzieje. O matko. Ja dosłownie tylko pchnąłem delikatnie i to samo odeszło. To na początku glazura mango. Weźmiemy sobie kawałek. Strasznie dziwna ta glazura, powiem wam szczerze. Samo przygotowanie mięsa fenomenalne. Naprawdę idealnie jest to zrobione. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj odpada. Tak właśnie powinny zostać przygotowane żeberka. Natomiast ta glazura jest po prostu niesmaczna. Ona jest jakby taka... jest posypana solą. Solą, która nie jest rozdrobniona, tylko jest bardzo w takich większych kryształkach. Przez co jak gryziemy, to atakuje nas na bardzo mocno ta słoność. I samo to mango jest takie, jakbyście zagęścili tymbark, skarmelizowali go i to tak by smakowało. Ziemniaki spoko. Jeszcze warzywa tylko przed tym, żeby trochę zniwelować sobie smak. No średnio na razie, naprawdę bardzo, bardzo średnio. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tylko tą barbecue. Zobaczcie, o Jezus.
to jest właśnie to. Za to kochamy takie chwile właśnie w kulinarii, że możemy wiedzieć o tym, że to zostało poprawnie wykonane. Ten kawałek się tak mocno uśmiecha. No to chodź, bratku. Samo żeberko naprawdę bardzo dobre. Delikatne i rozrywające się, mające wiele smaku. Natomiast ta panierka, jak i w jednym, jak i w drugim przypadku, jest no niedobra, po prostu niedobra, niesmaczna. Ma tak dużo octu w sobie i to barbecue zmieniło się w jakąś taką zagęszczony sok. Jakbyście naprawdę mówił, z tym barbecue, ja sobie nie żartowałem, bo zawsze staram się odnieść tak mocno do smaku, jak gdzieś on mi przypomina. A ja właśnie jedząc to mam wrażenie, że trochę tutaj ktoś poleciał z takim tym barkiem śliwkowym. No jak kotlet był fenomenalny i mówię, no będzie idealna gwiazda osoby znanej. Idealna restauracja osoby znanej. Sorry. Oj, patrzę i żałuję chyba mi. Tak się coś przynajmniej... Niedobre. No, przynajmniej dla mnie oczywiście. Kotlet. Brownie, czarny las, brownie, chyba ślanka, brownie, leśny mech, brownie, owoce znowu, brownie i żel owoce leśne, brownie. Dziwny skład. Nie żartuję, raz poprawdzi. Sprawdźmy to sobie, jak to będzie smakowało. Mamy tutaj oczywiście odpowiedni widelczyk i musimy zrobić, wiadomo, mięciutko. Leśny mech wbity. To wbite i została nam tylko brownie słodkie, ale w punkt. Nie jest to nie wiadomo jak przecukrowane. Owoce bardzo świeże, fajnie zimne. I ta śmietana tutaj dobrze gra. Dobre brownie. Nie jest to brownie mojego życia, ale smaczne. A co tu? Fajne. 24 zł taka przyjemność, ale jest to smaczne. Jest to takie najbardziej domowe z tego wszystkiego i myślę, że jakbyśmy się postarali, to w domu nie byłoby to zbyt wielkiego problemu, aby przygotować. Natomiast jest to naprawdę smaczne. Dla tych, którzy lubią bardzo czekoladowe pozycje, aż nadto czekoladowe. I tak wygląda przekrój. Widzicie, moi drodzy? Jest to naprawdę mocna, zbita, twarda konsystencja. Nie ma tutaj półśrodku, że coś się rozwala, broń Boże. Także ostatni moi mili gryzik. I wędrujemy na podsumowanie. Czy dałbym za to 24 zł? Smakuje mi, naprawdę mi smakuje. Ja nie potrzebuję zbyt dużo, jeżeli chodzi o desery. Ja bym dał. Podsumowanie. No dobra, wyszliśmy, moi drodzy, żeby podsumować sobie restaurację pana Paczesia. Powiem wam szczerze, że mam troszeczkę rozbite uczucia co do tej knajpy, bo z jednej strony było super, no bo na przykład ten schabowy no oczarował moje serce i moją duszę, ale z kolei żeberka wypadły, no tragedia, więc mam takie trochę ambiwalentne uczucia, ale nic, nie poradzimy. Idę tutaj odebrać klucze, nie robię sobie jaja. Dobra. Bez przesady. Trzeba ładnie zakończenie powiedzieć. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, jak restauracje znanych osób tak naprawdę wypadają. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. No i jeszcze jedno, no. Zasubskrybiren, byte, zasubskrybiren. No. Dawajcie, subskrybujemy po 2 miliony. Cześć.